Ależ dymy w partii Jana Krzysztofa Dudy. Tutaj nastąpiło H4 ze strony Polaka, co jest bardzo złym pomysłem, ponieważ czarny teraz ma genialną ofiarę, no i król białego jest w ogromnych tarapatach. I w partii goniec D7, goniec B2, czarny tutaj wjechał bardzo agresywnie skoczkiem, no i teraz chce zaktywizować gońca, król białego w ogromnych tarapatach. Ale Jan Krzysztof Duda teraz kontratakuje ruchem goniec H3, no i czarny pograł tutaj zbyt optymistycznie. Goniec G6, żeby król nie mógł uciekać, Duda zdobył pionka. No i teraz zaktywizował się hetmanem w partii goniec D3. No i już się wydaje, że skoczek będzie przeganiany i później król zostanie upolowany. No ale Jan Krzysztof Duda tutaj sprytnie zaryzykował. Hetman G4, nie jest to dobre podejście, ale przeciwnik przeoczył kombinację. Zagrał goniec G5, teraz nastąpiło F3. I Duda przejął tutaj inicjatywę. Po ataku przeciwnika nic nie zostało i finalnie wygrał.